Księga Izajasza, rozdział 24. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją. Sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Izajasz zapowiada, że kiedyś Bóg zniszczy ziemię. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako sprawi zamieszanie na jej powierzchni, można przetłumaczyć niszczy i przewraca jej powierzchnię, czyli Bóg spowoduje jakieś ogromne trzęsienia ziemi albo ruchy tektoniczne, przed którymi ludzie będą uciekać. Ten sam los, co lud, spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Te klęski dotkną wszystkich ludzi, niezależnie od ich pozycji społecznej. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Izajasz zobaczył ziemię jakby obumierającą, jakby starzejącą się i tracącą siły. I napisał, że dzieje się tak dlatego, że my ludzie grzeszymy i w ten sposób plugawimy ją. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. Z powodu grzechu człowieka Bóg przeklął ziemię i to przekleństwo ją niszczy, a ludzie muszą zapłacić za swoje winy i Izajasz widzi, jak ich ubywa. W tej chwili ludzkość bardzo szybko się rozmnaża, ale przyjdzie czas, kiedy ludzie zaczną wymierać. Moszcz jest w żałobie, latorośl usycha, wzdychają wszyscy wesołkowie. Usychają winorośla, nie ma wina i ludzie, którzy szukają powodów do wesołości, je znajdowali kiedyś, teraz nie mogą ich znaleźć. Ustało wesołe bicie w bębny, skończyły się krzyki weselących się, ustały wesołe dźwięki lutni. Nie piją wina przy pieśni. Gorzko smakuje mocny trunek tym, którzy go piją. Izajasz zobaczył ludzkość, która nie ma powodów do radości. Ludzie jeszcze piją alkohol, ale nawet to ich nie pociesza. Zburzone jest puste miasto, zamknięty każdy dom, że wejść nie można. Narzekanie na ulicach na brak wina. Zniknęła wszelka radość. Wesele jest wygnane z ziemi. Izajasz zobaczył jakieś miasto, z którego ludzie uciekli. Widzi narzekanie na ulicach. Wszyscy narzekają. Nikt nie cieszy się, nikt nie ma nadziei. W mieście pozostało spustoszenie, a brama w gruzy rozbita. Gdyż tak będzie na ziemi wśród ludów, jak jest przy otrząsaniu oliwek, jak przy zbieraniu resztek po winobraniu. Ci ludzie, którzy jeszcze pozostaną wtedy na ziemi, są jak pozostałości po zbieraniu plonów. Bóg już zebrał swój plon, a ci ludzie pozostali. Tamci podnoszą swój głos, weselą się nad wyniosłością Pana. Wykrzykujcie radośnie od zachodu, aż do krańców wschodu oddajcie chwałę Panu, na wyspach morskich imieniu Pana, Boga Izraelskiego. Od krańca ziemi słyszeliśmy pieśni pochwalne. Chwała sprawiedliwemu, lecz ja rzekłem, zginąłem, zginąłem, biada mi. Rabusie rabują, drapieżnie rabują rabusie. Ci, których Bóg zabrał, cieszą się. Ci, którzy jeszcze pozostają na ziemi, drżą o swoje życie i o swoje mienie. Groza i przepaść i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść. A kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. Ludzie będą nie tylko bali się innych ludzi, ale też tych różnych strasznych zjawisk. Będą tworzyły się przepaście, ziemia będzie drżała w posadach i otworzy się niebo. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Przyjdzie taki czas, kiedy ziemia najpierw zatrzęsie się, a potem rozpadnie się w kawałki. W koło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo.
także upadnie i już nie powstanie. Dla nas ziemia jest czymś stałym, ale przyjdzie czas, że ziemia zacznie się trząść, zacznie się kołysać i w końcu przestanie istnieć ze względu na te wszystkie grzechy, które się na niej dokonały. I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani. To wojsko na górze to zbuntowani aniołowie. Bóg pokona te zastępy szatana i także władców ziemi. Pokona ich i uwięzi i osądzi. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie. I przed ich starszymi będzie chwała. To jeszcze nie będzie koniec świata, bo Bóg przyjdzie na ziemię i będzie panował w Jerozolimie. Oddajmy dziś, oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska, Jego łaska na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy dziś, oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska,